Księga Ezechiela, rozdział 25. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko Ammonitom i prorokuj przeciwko nim. Ezechiel otrzymywał proroctwa głównie dotyczące swojego narodu, ale tym razem Bóg każe mu prorokować o tym, co stanie się z wrogami Izraelitów, z Ammonitami. I powiedz do Ammonitów, słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ mówiłeś aha nad moją świątynią, gdy była zbezczeszczona i nad ziemią izraelską, gdy była spustoszona i nad domem judzkim, gdy musiał iść do niewoli, dlatego oto oddam cię mieszkańcom wschodu w posiadanie. Założą oni u ciebie swoje obozowisko i urządzą u ciebie swoje mieszkanie, będą zjadać twoje owoce i wypijać twoje mleko. Ponieważ Amonici cieszyli się z tego nieszczęścia, które spadło na Żydów i cieszyli się z tego, że świątynia Boga została zbezczeszczona, Bóg ukaże także ich. Tą karą będzie to, że narody ze wschodu, które uderzyły na Judę, wkroczą też na ziemię Amonitów i będą tam obozować, będą ich wyzyskiwać. I uczynię z Rabby legowisko wielbłądów, a z miast Ammonitów miejsce popasu owiec. I poznacie, że ja jestem Pan. Ci przybysze ze wschodu przybędą na wielbłądach i będą je wypasać w Rabbie, czyli w stolicy Ammonitów. Także inne miasta przez to przebywanie wrogich wojsk zostaną spustoszone, staną się pastwiskami dla owiec. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ klaskałeś w dłonie i tupałeś nogami i z całą pogardą w duszy radowałeś się z powodu ziemi izraelskiej, dlatego oto wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i wydam cię narodom na łup. Wytępię cię spośród ludów i wygubię cię spośród ziem. Zniszczę cię i poznasz, że ja jestem Pan. Amonici cieszyli się z nieszczęścia, które spotkało Izraelitów, dlatego Bóg zapowiedział, że spotka ich podobny los i będą wiedzieli, że to On sprawił, że spada na nich ta klęska. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ Moab i Seir mówią, oto dom judzki jest jak wszystkie inne narody, dlatego ja odsłonię zbocza Moabu i będzie bez miast, aż do swoich krańców, bez chluby kraju, którymi są Bet Jeshimot, Baal Meon i Kirjataim. Ezechiel prorokuje też o tym, co spotka Moabitów i mieszkańców gór Seir, za to, że nie uznawali Judy za niezwykłe państwo, za niezwykły naród, za to, że nie widzieli Boga w jego historii i nie chcieli go uznać, zostaną zniszczone ich miasta. Oddam go wraz z Ammonitami mieszkańcom wschodu w posiadanie, aby go już nie wspominano między narodami. I dokonam sądów w Moabie i poznają, że ja jestem Pan. Los Moabitów będzie podobny jak los Ammonitów i też będą wiedzieli, że to Bóg spuścił na nich tą klęskę. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, wyciągnę rękę przeciwko Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę. Od Temanu aż do Dedanu padną od miecza. Także Edomici cieszyli się z nieszczęścia Izraelitów i także im Ezechiel zapowiada z natchnienia Boga klęskę i ruinę i zgubę członków tego narodu. Moją pomstę nad Edomem złożę w ręce mojego ludu izraelskiego. Postąpię z Edomem w moim gniewie i zapalczywości i poznają moją pomstę, mówi Wszechmocny Pan. Edomici będą wytępieni przez Żydów i też będą wiedzieć, że jest to objaw gniewu Boga
na nich. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ponieważ Filistyńczycy działali mściwie i pełni złośliwości w duszy mścili się, siejąc zniszczenie w nieustannej wrogości, przeto tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wyciągnę rękę przeciw Filistyńczykom, wytępię Kreteńczyków i wygubię resztkę na brzegu morza. Także Filistyni byli wrogami Żydów, niszczyli ich, mścili się na nich i Bóg zapowiada, że także nimi się zajmie, także na nich sprowadzi nieszczęście, a także na Kreteńczyków, którzy pewnie mieli jakieś kolonie wśród Filistynów. I dokonam na nich srogiej pomsty w strasznych karach i poznają, że ja jestem Pan, gdy wywrę na nich swoją zemstę. Także Filistyni zostaną potraktowani w straszny sposób i też będą wiedzieli, że to Bóg Izraela spowodował to nieszczęście. Także wszystkie narody, które będą się cieszyły z nieszczęścia Izraela, same doznają podobnego losu. Posyłał Pan, by nieśli wieść radosną, żegnając i dał swoją moc i mówił tak z miłością. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata. Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Gdy ukończyli żniwo swe, ostatnią drogę ruszyli, patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością mówili. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać.